Witam, 11-18 listopad 2012. Nigdy nie jest wystarczająco. Nie godzę się na mniej w żadnej dziedzinie mojego życia. Chcę wszystkiego, co tylko jest możliwe do osiągnięcia. Porzucam wszystko, co mnie blokuje przed posiadaniem tego wszystkiego. Z wiecznym szczęściem i pokojem na świecie. Wszystkie rzeczy są możliwe do osiągnięcia i dlatego stworzę naturalną część mojej codziennej egzystencji. Uczynię z tego. Czy zdarzyło ci się, że zrobiłeś coś wspaniałego i potem okazało się, że masz wewnętrzną pustkę? Czasem wydaje nam się, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, kiedy skończymy jakiś projekt i nasze szczęście dochodzi do apogeum. To potem ogarnia nas niesamowite doświadczenie. Doświadczenie, że jesteśmy wielcy i nagle upadek. I później następuje pytanie wewnętrzne. Co dalej? I co w tej chwili? I co teraz? A w rzeczywistości możemy osiąść zawsze więcej niż do tej pory osiągnęliśmy. Możemy wznieść się na coraz wyższy stopień. Bez względu na aktualny stan posiadania. Jeżeli wybudujemy dom, który wydaje nam się, że jest bardzo wysoki, możemy zbudować większy i piękniejszy. To lekarstwo dla nas, jednocześnie wyzwanie. Jeżeli wczoraj zaopiekowaliśmy się jakąś postacią, to powinniśmy zaopiekować się większą ilością osób. To tak, jakbyśmy zwiększali swój wyczyn codziennie. I każdy, kto nas trenuje, wytłumaczy nam, że musimy zwiększać wysiłek po to, żeby osiągnąć. I wtedy pojawia się wewnętrzny nasz głos, który mówi, że już nie wytrzymasz, że już masz dość. I osiągnęliśmy kres naszej cudownej doskonałości. I wówczas będzie ta niechętna strona przesycać cię negatywnością i podsuwając ci wszelkie możliwe powody, nie jesteś w stanie nic więcej zrobić lub przejść na wyższy stopień świadomości, ale trzeba wziąć pod uwagę, że żadne nasze ograniczenia nie czyni z nas ułomnych w osiąganiu więcej i więcej. Możemy być samolubni. Wszyscy popełniamy czasami błędy, ale musimy kochać siebie i wybaczać sobie. I świadomi tego, i stać nas na znacznie więcej niż sobie, bez względu na wszystko, w obojętnym obszarze. Stać nas na nieograniczone, wielkie rzeczy. Drogiem do realizacji jest wiedza. To uczynić i mieć pewność, że to uczynimy. Musimy wzrastać i osiągać rzeczy wielkie. Bez względu na to, czy mamy 15 lat, czy 60. I oraz ile udało nam się osiągnąć do chwili obecnej. Jest to dopiero początek naszej drogi. I szczyt, który jest dopiero do zdobycia.